Cześć. Ach, ten cyberpunk. Co by nie mówić, to z pewnością gra zapisała się na kartach historii branży growej i jej ciekawy przypadek nie raz i nie dwa będzie przywoływany w dyskusjach. Ale ten film nie powstał po to, aby roztrząsać jego kontrowersyjną premierę, bo 10 grudnia tego roku mija dokładnie rok od momentu jego publikacji. I pomyślałem, że to idealny pretekst do tego, aby przyjrzeć się ewolucji, jaką pokonała gra. Zapraszam serdecznie na 7 odcinek serii. Jak zapewne wielu z Was pamięta, premierowy build gry przepełniony był najróżniejszymi błędami, jak choćby problemy z detekcją kolizji, dziwaczną fizyką i wieloma innymi uchybieniami. Sprawiło to, że tytuł stał się pożywką dla twórców memów czy najróżniejszych kompilacji gliczy i niedoróbek. CD Projekt starał się dość szybko reagować na zaistniałą sytuację, publikując co chwilę mniejsze i większe aktualizacje, mające na celu wyeliminowanie bądź zredukowanie co bardziej kujących w oczy problemów. W sumie na przestrzeni kilku miesięcy pojawiło się aż 12 patchy. Całkiem imponująca liczba, jeśli mam być szczery, tak pod względem ilości błędów, które zostały w ten sposób naprawione, jak i ogromem pracy, która niewątpliwie została wykonana, by je dostarczyć. Z mojej perspektywy warto nadmienić swego rodzaju ciekawostkę, którą jest fakt, że obecnie nawet będąc w posiadaniu edycji fizycznej, nie jest możliwe odpalenie gry zaraz po instalacji zawartości Blu-rayów na dysku twardym. Konsola wyświetli wtedy monitor konieczności zaktualizowania plików do najnowszego buildu. Coś raczej niespotykanego na platformie Sony. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że trzeba się troszeczkę nakombinować, by móc sprawdzić wersję gry opatrzoną numerkiem 1.0, a z historycznego punktu widzenia moim zdaniem jest jak najbardziej warto. Pomimo, że gra w dniu premiery otrzymała tzw. Day One Patch, to w chwili obecnej, jeśli nie posiadamy zahibernowanej konsoli, raczej nie sprawdzimy tamtego buildu. Dlatego do celów porównawczych posłużymy się wspomnianą wcześniej wersją 1.0, odpaloną na bazowym modelu PlayStation 4. Tytuł doczekał się pokaźnej ilości poprawek, więc prześledzimy sobie teraz kilka scen z gry i porównamy ze sobą edycję premierową oraz najbardziej aktualną. Dodatkowo sprawdzimy, jak zmieniła się wydajność gry w trakcie wprowadzania kilku z licznych patchy, aż do obecnej wersji. Aha, na pewno nie uwzględnię wszystkich usprawnień w jednym filmie, ale postaram się zawrzeć ich możliwie jak najwięcej. Więc jeśli macie jakieś swoje własne obserwacje, śmiało podzielcie się nimi w komentarzach. A więc, nie przedłużając już bardziej tego wstępu, zaczynamy. Naszą analizę rozpoczniemy wybierając ścieżkę Street Kida, gdyż wydaje mi się, że ona najszybciej da nam dostęp do wolnej eksploracji. Już pierwsze kilka sekund po załadowaniu gry daje nam całkiem niezły pogląd na zmiany, jakie zaimplementowano. Nie trzeba przyglądać się zbyt uważnie, by dostrzec różnicę w grafice. Premierowa wersja gry wyświetlana była w dynamicznej rozdzielczości w przedziale 720p-900p. Przy tym, w trakcie normalnej rozgrywki, liczba ta oscylowała częściej w okolicach dolnej wartości. Objawiało się to znacznym rozmyciem obrazu. W przypadku najnowszego buildu mamy do czynienia z wartościami rzędu 720-1080p, dzięki temu obraz stał się dużo ostrzejszy. Tekstury także przeszły drobne upiększenia. Poprawiono modele postaci. Tutaj w szczególności zwracam uwagę na detale takie jak na przykład zarost, włosy czy elementy ubioru. Ba, nawet ich animacja uległa lekkiej zmianie. Usprawniono efekty świetlne, ale także poddano je lekkiej redukcji. Na przykład efekt bloom wokół źródeł światła jest teraz wyraźnie słabszy. Naprawiono zachowanie oraz rozdzielczość cieni, dzięki czemu nie migoczą w tak dziwny sposób, ponadto ich krawędzie nie są już tak poszarpane jak dotychczas. Wracając jeszcze na chwilę do modeli postaci. W niektórych przypadkach w pierwotnej wersji doświadczyć mogliśmy dziwnych gliczy z doczytywaniem elementów ubioru, jak choćby tutaj. Oczywiście aktualnie problem, zdaje się, został naprawiony. Postacie to nie jedyne obiekty, które zyskały na wyglądzie.
autorzy dołożyli starań, by upiększyć również otoczenie. Tutaj kilka przykładów. A także zadali sobie trud, by wziąć na warsztat niektóre cutscenki i przemodelować nieco efekty, takie jak na przykład oświetlenie, dodać tu i tam kilka obiektów, lub zwiększyć ich ilość, jak na przykład dym w scenie w podziemnym parkingu. A czy zauważyliście może takie dość wyraźne smugi, jakie pojawiają się na krawędziach obiektów w trakcie ruchu? Są to efekty uboczne zastosowanego przez CD Projekt specyficznego rodzaju wygładzania krawędzi, tak zwanego TAA. Jeśli zestawimy teraz oba buildy, możemy spostrzec sporą różnicę w tym aspekcie. Chyba zgodzicie się, że aktualnie wygląda to znacznie lepiej. Bezsprzecznie jednym z najbardziej irytujących problemów nękających premierową wersję było wspomniane już wcześniej wolne doczytywanie się obiektów. Sprawiało to, że często doświadczaliśmy takich sytuacji, jakie podziwiać możecie w tle. Przyznacie, że w ogólnym rozrachunku wygląda to dość komicznie. Cóż, deweloperzy na szczęście pochylili się nad tą wadą i w znacznym stopniu ograniczyli jej występowanie. Aczkolwiek z mieszanym skutkiem. Nadal możemy doświadczyć modeli NPC-ów obklejonych niskiej jakości teksturami. Ma to bezpośredni związek z prędkością dysku twardego umieszczonego w konsoli. I co ciekawe, jeśli posiadamy na przykład zewnętrzny dysk SSD, możemy jeszcze delikatniej poprawić działanie gry. Poszczegóły odsyłam Was do wcześniejszego filmu, gdzie testuję właśnie taki sprzęcik. Link znajdziecie w opisie, jak i na karcie widocznej teraz na ekranie. Tutaj zatrzymamy się, jeśli chodzi o różnice w efektach graficznych, jakie udało mi się wyłuskać. Zdaję sobie sprawę, że to dopiero wierzchołek góry usprawnień i dlatego gorąco zachęcam Was do pozostawienia swoich własnych obserwacji w sekcji komentarzy. A tymczasem przejdźmy do wydajności animacji. Płynność animacji jest chyba najważniejszym czynnikiem wpływającym na komfort rozgrywki i nie da się ukryć, że w premierowej wersji Cyberpunka aspekt ten bardzo mocno kulał. Co prawda, deweloperzy z każdym wprowadzonym patchem implementowali zmiany mające realny wpływ na ilość wyświetlanych klatek, niestety z różnym skutkiem. No, ale w tym filmie mamy się skupić na najstarszej, jak i na najnowszej wersji, więc przejdźmy szybko do nich. I jak się sprawy mają, jeśli postawimy oba buildy obok siebie? Cóż, jest bardzo zadowalająco. Aktualna wersja pozwala już na bardzo stabilną zabawę w trakcie eksploracji, walki a nawet niczym nieskrępowanej jazdy po ulicach miasta. Sami przyznacie, że w porównaniu do oryginalnej wersji możemy mówić wręcz o kolosalnej poprawie. Jasne, zdarzają się spadki i chrząknięcia, jednak są one zdecydowanie mniej zauważalne i nie uprzykrzają wcale rozgrywki. I tak oto prezentuje się ewolucja Cyberpunka 2077. Gry, która w pewien sposób zmieniła branżę gier wideo i z pewnością będzie zapamiętana na bardzo długo. Co może cieszyć, to fakt, że pomimo olbrzymiej krytyki, jaka spadła na twórców, nie odcięli się oni od projektu i mozolnie pracują nad jego poprawianiem. Mnie osobiście bardzo ciekawi obiecany na pierwszy kwartał przyszłego roku update mający zaoferować next-genowe doznanie na najnowszych konsolach. Cóż, jakości PC-owego portu prawdopodobnie nie osiągną, ale to chyba dobry temat na osobny odcinek. Nie uważacie? Dzięki serdeczne za obejrzenie materiału aż do tego momentu. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Niezmiennie zachęcam Was do pozostawienia śladu po sobie w postaci lajka, komentarza i subskrypcji oraz do sprawdzania moich pozostałych kanałów. W szczególności głównego, bo możecie na nim znaleźć rozszerzone materiały, które zostały wykorzystane w tym filmie.
a także kilka dodatkowych porównań, jak choćby porównanie wersji demonstracyjnej Cyberpunka z jej finalną wersją. Bardzo ciekawy materiał moim zdaniem. A tymczasem dzięki serdeczne raz jeszcze, cześć i do następnego.